Hej, hej, witajcie. Ja jestem Kawelwaka i witam was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale z już dobrze wam znanej gry Farming Simulator 2022. I tak, wracamy do tej gry. Wrócimy sobie w serii, nowej serii na kanale, czyli życie początkującego rolnika. Trochę nie grałem farminga, więc trochę może mi się tutaj zapomnieć. Starałem się jakieś takie fajne maszyny wymyśleć tutaj na start, więc mamy 60 piękną. Mamy Massey'a Fergusona, najmocniejszy ciąg aktualnie na gospodarstwie. Tu mamy 40, chyba, jak dobrze pamiętam, jak to, chyba tak się to nazwało. Mamy bizonka. Proszę bardzo, bez kabiny. Przyczepę, którą akurat będzie ten ciągnik ciągał. Prasę. Mamy tutaj też samochodzik taki. I parę różnych maszyn do ciągników. Oczywiście małych w większości. Dobrze, my sobie teraz wymyśliłem, co możemy porobić na dzień dobry, żebyście zapoznali się z mapą Wrzosy. A na tej mapie będziemy grać ze względu na to, że po prostu ma swój klimat. Będziemy sobie teraz nawóz robić, tak jak chyba powiedziałem. Sobie przejedziemy, zobaczymy, jeszcze nic na tej mapie nie robiłem, na razie tylko wprowadziłem sprzęt taki, żeby było dobry na to gospodarstwo. Mam nadzieję też, że wodę dobrą ustawiłem na start, że nie będzie źle. Dobrze, trzeba sobie załadować teraz nawozy. Ostatni big bag, jak doładowałem, to dupę mi podnosiło dosyć konkretnie, więc wolę tym razem się zabezpieczyć. I tak jak widzicie, mam moda na wewnętrzne zaczepianie. Mam tutaj kierownicę, ogarnąłem sobie joystick do tura, więc jest naprawdę, będzie już się fajnie. O wiele bardziej realnie mi się grało. Więc liczę, że będą bardziej takie lepsze akcje. Tylko nie wiem, co zrobić z tym mikrofonem, żeby właśnie byście nie słyszeli w tle, na przykład jak ręce kierownicą, czy tego typu rzeczy. Jeśli wiecie, co z tym zrobić najlepiej, to prosiłbym o informację w komentarzu. Uwaga zostało, ale naprawdę niewiele, bo to chyba zostało raptem 100-200 mg, ja tak to ma. Tutaj sprzęcik akurat. Sobie tutaj zostawię tego Big Baga. Jeszcze działa. No tu już przecież. O, 60 mogę zostawić. Jedziemy na pierwszy pol. Tak, już pewnie się zauważyliście generalnie, że wyłączyłem nasze sezony. Więc myślę, że sezony włączę na drugi sezon. Na razie w tym sezonie chcę się zająć stricte ogólnie rolnictwem, ale też będę chciał się nauczyć z tymi sezonami, czyli się wam odpowiednio w terminie i tak dalej.
tego akurat kompletnie tak nie ogarniam. Więc no, przyjdziemy tutaj, nauczymy się trochę tego rolnictwa precyzyjnego i tak dalej. Dopiero tam te rzeczy. Nie wiem, jaką to ma szerokość roboczą. A nie chcę też z tego sąsiada. Najwyżej trochę tutaj może od środka zacznę, żeby zobaczyć, jak to będzie chodzić. Dobrze. No, tylko to się ustawiało. Teraz jest automatyczne dawkowanie. Dobra, a już będziemy na automatycznym. Jedziemy. Na jednym zamachem całe pole. Też napiszcie w komentarzu, jakiej długości byście woleli odcinki. Ja się dostosuję, będę starał się zmieścić w tych godzinach. Czyli w minutach. Przecież nie będę godziny na pewno. Bez przesady. Może czasem do czasu się kiedyś zdarzy. Czyli to może kiedyś zdarzy, ale... Nie cały czas, mi się takie może 20, tylko 300 będzie optymalne. Nie wiem, co o tym myśleć. Piszcie w komentarzach. Czy ja tutaj mam jeszcze jakieś problemy? Nie mam. Teraz pojedziemy sobie tutaj na kolejne. Jest takie maleńkie mam. Widzicie, jak to jest jakiś samochód. Ale fajnie ten traktor. Tak fajnie on. Jezu, jakie dźwięki. Jeszcze na razie wyciszę i posłuchajcie sobie tego pięknego silnika. Nie wiem, czy nawet się powinno, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy też się nawozami zrobię teraz. Tak, jest zresztą tytuł serii, początkujący wolnik, więc proszę się nie śmiać i możecie mi pisać w komentarzu, co źle robię, jak się mogę poprawić. Chcę się nauczyć tej gry, bardziej niż tam profesjonalnie, więc liczę na waszą pomoc w komentarzu. Szybko się skończyło, nie spodziewałem się. Nie.
Już by na dwa pola starczyło. No i w końcu mamy maszyny. Od czegoś trzeba zacząć. Teraz zabieram was kropkę na gospodarstwo, co i pokażę wam, jakie mam teoretycznie plany na przyszłe odcinki, a to dopiero gdzieś, myślę, nie wcześniej niż w 20-30 odcinku takie rzeczy będziemy robić. Czyli to na razie to jest pomysł na gospodarstwo. I tak, tutaj widzę takie fajne miejsce. To jakby wyciąć to jedno drzewko, to tutaj jakby, albo tutaj nawet i w tym miejscu by to pasowało szopkę postawić. Nie wiem co też o tym myślicie. Według mnie by to pasowało idealnie, ładnie. Napiszcie w komentarzu oczywiście też co o tym myślicie. W końcu to wy też będziecie tworzyć tę serię. Też powiedzcie co myślicie ogólnie o sprzętach tutaj, które zakupiłem. A tu zgaszę światła. Tyk. Dobra, zgaszone. Na razie to chyba będzie na tyle. No, być jakiś odcinek wstępu. Ja chciałem tylko zaprezentować gospodarstwo i zadać wam właśnie kilka pytań. Na razie będę się z wami żegnał. Także jeśli wam się spodobało, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, przede wszystkim komentujcie. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.